Kochani, teraz zabieram Magdę na latarnię morską. Chciałabym jej pokazać widoki z latarni, ponieważ dzisiaj jest przepiękna pogoda i naprawdę myślę, że Magda dużo zobaczy dzisiaj. Zresztą wy też zobaczycie. Jest naprawdę przepięknie, tylko powiem wam, że wyprowadziła mnie gdzieś do lasu i nie wiem gdzie, ale idę. Ale podoba ci się? Nie, fajnie jest. Ptaki śpiewają, ciepło jest i zielono, także... Czyli to było z mojej strony szczere zaproszenie ciebie tutaj do mnie. Obiecała, więc jestem, widzicie? Bo zobaczcie jeszcze, jaka jest pogoda. Czyli zamówiłam pogodę specjalnie na... Dobra, ja różaniec w nocy odmawiałam. Na przyjazd Madzika. No to idziemy, później jeszcze wam pokażemy, jak będziemy wchodzić. No. Mamy Ole wteczkę. Madzika wteczkę. Tak. Słuchajcie, to słoneczko jest piękne, takie, ja nie wiem. Jest czyste niebo, praktycznie nie ma żadnej, żadnej chmury, nie? No. Ale jest cudownie. Jest czyste. Jest cudownie. Jest czyste, pola umyła. Jest bardzo czyste. No, jest fajnie, super jest. O, będą jagody w tym roku. Skąd wiesz? No zobacz, ile tych jest. Ty się widzę, znasz na runie leśnym. O, jak? Podłoże i te rzeczy. Tylko uważaj pod nogi, bo tutaj takie korzenie. Flora i fauna, wszystko. O, widzisz? Tam jest latarnia na samej górze. Czy to będzie widać? Czy to będzie widać, czy nie będzie widać? Normalnie dojdę. O, tam jest latarnia. A tu jest Madzik. Matko jedyna! Matko Polku, gdzie ona mnie wyprowadziła? Czy ktoś wie, gdzie ona mnie wyprowadziła? Czy ktoś wie? Po prostu ja nie wiem. Ona chyba zwariowała. Zobaczcie. Pełno schodów i ja mam tam jeszcze wejść. Ja rozumiem, przyda mi się wszystko, ale... Każdemu się przyda, Magda. Aleksandr. Nie tylko tobie, tylko proszę, każdemu. Zobaczcie. Czuję się, jakbym wchodziła na mur chiński. Oj, chyba na mur. Nigdy nie byłam, ale... Chyba nie byłoby tak źle. Dobra. No dobra, dobrze. Idziemy. 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 Kochani, my jesteśmy nawet jeszcze nie w połowie trasy i jesteśmy trochę zmachane. Ale to tylko i wyłącznie wyjdzie nam na zdrowie. No, ja już nie mogę. Ja już ledwo idę. Nie jest tak źle, Magda. Powiedz, że nie jest. Nie, się duje. Jest naprawdę bardzo fajnie, idziemy Wiecie, sobie jak powoli. Jak to Madzik? Madzik zawsze musi kolonizować. Dokładnie, jest bardzo fajna Ale pogoda. Ale pokaż, jakie podłoże, po jakim podłoże o, idziemy Jezu, po piasku. Właśnie, podłoże jest tragiczne właśnie. No, idziemy po piasku, wiecie, to jest dwa razy ciężej. No właśnie, i jeszcze te stopnie nieszczęsne. Tak, co 3 metry jeden. No. Widziałaś to? Co? Zobacz, lodowkę zaraz. Wow! I tu jeszcze jakaś dobra, Active Jet. Pokaż. Zobacz. Co, czy działa? Czekajcie. Jak to się odpala? Może się kręci. Nie, tu nie w tą. Podejrzewam, że gdzieś tu. A no nie tutaj? Tu. A. O, proszę, zapalaj. Super! Tu wiesz, co powinno być? No. To powinny być te krzesełkowe, tak? No tak, pewnie. Na kilometrze. Już prawie jesteśmy na latarni. Madzik, widzisz latarnię? Widzę. I co? Fajnie? Fajnie. Dobra, idziemy do domu. Daleko przyszłyśmy trochę, ale fajnie. Jesteśmy kochani już. Zobaczcie. Już jesteśmy, zaraz wchodzimy na tą latarnię tam do góry. Madziczek. Olenka. Wchodzimy sobie. Ale fajnie chłodno tutaj no, jest, nie? Tu jest fajnie. Super jest. Idziemy. No, ale ciemno, nie wiem czy widzicie na co. Jest ciemno, ale my widzimy. Dobra. I wchodzimy na latarnię. Tam jest Madzik. Wchodzimy. Boję się. Słuchajcie, jesteśmy już. O Jezu, ja nie mam... Jak tu pięknie. A tu jest gdzieś Oleńka. Jezu, ja muszę zejść, bo mi jest niedobrze. No nic, już nic. Naprawdę. Ja nie patrzę w dół. O Jezu, ale mi się na mnie tak nagle trzęsą. Tam macie wydmy. Bardzo fajne są te wydmy. No i morze. W ogóle jest dzisiaj przepiękna pogoda. Słuchajcie, naprawdę jest przepiękna pogoda. Jest cudownie. Oj. Ale jak fajnie chłodno jest. Jak stoję w miejscu, to jest okej, ale jak idę, to jest naprawdę strasznie mi jest niedobrze. Jak patrzę w dół, to w ogóle jest mi tak słabo. Ojejku, mam straszny lęk wysokości. Mam nadzieję, że wam się tutaj te widoki spodobały, bo jest naprawdę przepięknie dzisiaj. Zobaczcie, jak jest pięknie. Słuchajcie, teraz wam pokażę tą trasę, którą przybyliśmy tutaj z Olą. Nie wiem, czy w ogóle coś widzicie. To jest cała ta trasa, tutaj jesteśmy. I tędy przyszliśmy, schody. A, tu już jest. Dobra, schody. Schodzimy na dół.
Chyba, że ktoś idzie. Schodzimy. Tam jest Ola jeszcze na mnie. Schodzimy z latarni. Idziemy z Madziczkiem na dół. Madzik. Prześlicznie. Naprawdę. Jezu, ale wysoko, kiedyś, ale to... wysoko. Tak, ale słuchajcie, ja mam na wysokości, ale dałam radę. A jak wygląda? Blada. Ona blada była. Słuchajcie, stała przy ścianie. Jest naprawdę włosek, zresztą to będzie widać. Na... No, ale jest spoko. Fajnie. Uciekamy. Ej, jak wrażenia? Czad. Naprawdę czad. Przepiękne widoki? Musicie tu kiedyś przyjechać, naprawdę. Zobaczyć samemu, bo to po prostu widoki są tak przepiękne. A ten park narodowy chyba należy, ten co jest obok tutaj, to do... jak to się nazywa? Do Narodowego 2000 coś, wiem. Tak, Natura 2000. Natura 2000, tak. No. Naprawdę cud natury. Pięknie. Przepięknie. Tak? Hejo! Hejo! Magda, słyszysz to? Słyszę. Dzięcioł. No, ekstra. Pani, my z Madzikiem właśnie pałaszujemy sałatkę, którą zrobiła Magda. I trochę mi jest wstyd, bo ja Magdę zapłaciłam, a ona gotuje u mnie. No ja lubię gotować i ja nawet, ja sama lubię. Ale powiem wam szczerze, że Magda nauczyła mnie dzisiaj czegoś, czego szczerze mówiąc nie potrafiłam robić, czyli składania filmików. I Magda mówi, idź ty się będziesz uczyła, a ja zrobię coś do jedzenia. No i Magda przygotowała taką pyszną sałatkę, którą właśnie pałaszujemy, więc no co, będziemy jadły. A smakuje ci? Wiesz co, próbowałam i smakuje mi bardzo, bo jest rukola, jest czosnek i wszystko mi smakuje w ogóle. Pani, ja już Madzika odwożę. Magda, podobało ci się? Bardzo fajnie było, bardzo, no po prostu super dzień, ja już jestem, powiem, zmęczona, bo było tyle wrażeń dzisiaj, no jak na dzień, że... I pies czekający, wszystko je. Naprawdę, ale super. Piękna pogoda i w ogóle czad. To jedziemy, żebyś się nie spóźniła na nas. Jak się spóźnię, to na piechotę idę. Jedziemy. Jebo zioło, jedziemy. Jedziemy, jedziemy na autobus. Koniec, koniec wycieczki i wrażeń. Ale dużo dzisiaj zrobiłyśmy, nie? No, powiem wam, że to było... No, dopiero autobus pojechał, widzisz, na blogi. To był ciężki, ciężki dzień pracowity wręcz, nie? Ale było fajnie, super. Tak, fajnie. Ale bardzo szybko minął. Bardzo. Szkoda, że Magda nie może zostać dłużej. Wiecie co, ja przyjechałam, o której przyjechałam? O 9, nie? No, a tak o 9 zleciało. Przyjechałam, a już jest prawie po 6 i kurczę, no. Ja nie wiem jak to minęło. Dokładnie. Madziczku, chciałabym ci bardzo serdecznie podziękować za odwiedziny. Było mi naprawdę bardzo przyjemnie. Nagrałyśmy z Magdą kilka filmów, które na pewno zobaczycie na naszych kanałach. Na naszych kanałach. Dlatego właśnie był taki ciężki dzień, pracowity wręcz. Ale bardzo szybko nam to wychodziło, bo powiem szczerze, jak ja nagrywam filmiki, to nagrywam je nieraz naprawdę bardzo długo. A z Magdą dosłownie za pierwszym, drugim razem udało nie, nam się. Nie, pochlebiaj mnie. Ale nie, szybko nagrywałyśmy. Szybko było, no. Tak. I szybko. Było bardzo fajnie. Pojechałyśmy sobie na ten długi spacer. Tak, i na spacerze byliśmy. No i było super, naprawdę pogoda była rewelacyjna, chociaż teraz troszeczkę się ochłodziło. Tak, jest zimnie, wiatr jest, nie? Ale jest bardzo ciepło, więc mimo wszystko po tej pogodzie, która była, to jest bardzo fajnie. I teraz czekamy na autobus, Magda zaraz jedzie jeszcze, widzisz, ten autobus dopiero pojechał na bloki, to jest jeszcze 12 minut, więc spokojnie, spokojnie zdążysz. Powiem wam, że jestem zmęczona, po prostu tyle wrażeń na jeden dzień, że czuję, że po prostu ja nie wiem, czy bo dzisiaj będę w ogóle składała dla was vloga i nie wiem, czy podobam. Nie wiem. Tego, będę siedziała do 4 na radę, ale zmontuję. Tego vloga w ogóle chyba będziemy miały w dwóch częściach, więc tak, to będzie taka niespodzianka też dla was. Tak, będziemy się starać, żeby były takie, no niejednakowe, z każdej z perspektywy jednej czy z drugiej, nie? Mam nadzieję, że wam się spodoba ten vlog. No tak, bo ty od samego rana nagrywałaś, więc... Tak, ja od samego rana, więc... O właśnie, ty, ja ci zgrałam też moje. Jak to ja nic, to rana. Nic, to nic. Ja tak, sobie coś tam wybiorę. Od Słupska jak jechałam tutaj, ogólnie jechałam godzinę prawie... No nie. No chyba trochę szybciej, jak przyjechałaś jakoś, dużo wcześniej. No, ale tak około godziny jechałam tutaj i powiem wam, że jechał szybko kierowca, a ja w ogóle nie lubię jeździć autobusami, co dla mnie było wielkim plusem, że jechał tak szybko. No. Byłam u Oli. Zaliczone, wszyscy ci... Żeby wiedzieli. Nie było, że mnie nie odwiedziła, bo tak. Mnie odwiedziła. Byłam. Teraz chociaż powiem wam szczerze, że... Czekam na odwet. Chociaż powiem szczerze, że nie wierzyłam w to, że Magda mnie odwiedzi. Ej, no naprawdę. Do ostatniego dnia nie wierzyłam w to, że Magda nawet przyjdzie. Nawet się rano zadzwoniła, zapytała się mnie, czy jadę. No naprawdę, bo już... Ja już nie, już byłam naszykowana, mówię jadę i koniec. Niech się pali, wali i pali. Jadę i koniec. Dzik już jedzie.